Dobry wieczór, Polsko, 25 czerwca 2018 roku. Mam ogromną przyjemność być w studiu razem z panią profesor, poseł Pawłowicz. Dziękuję, Krystyną. Jeszcze żeby było raz. Jeszcze bardziej tak. To jest, no jeszcze raz, proszę bardzo, to mogę jeszcze raz. Panią profesor. Dziękuję bardzo. Krystyną Pawłowicz. No, naprawdę przesympatyczną osobą. I tutaj nawet ma pani naprawdę jakieś takie propozycje, no, które, z którymi bym skorzystał. No, pan Zbigniew Boniek, prezes Zbigniew Boniek, napisał: szanowna pani, no bo to jest na Twitterze, to wszystko się odbywa, bo Twitter teraz, to wiecie państwo, to jest takie miejsce, gdzie świat buzuje, że tam na tym Twitterze można się jakoś i pokazać, i można z pracy wylecieć. To są naprawdę, to jest naprawdę świetna rozrywka. I tu pan Zbigniew Boniek napisał: szanowna pani Krystyna Pawłowicz, czy po mundialu mogę zaprosić panią na kawę? Po tym wpisie, który tu już państwu cytowaliśmy w poprzednim wejściu, to kto, jak ktoś nie słyszał, no to musi sobie otworzyć, potem poprzednie wejście, będzie miał całość, albo wejść na Twittera pani Krystyny Pawłowicz. No. Po tym wpisie: jawi się pani dla mnie kobietą fascynującą. No i co pani na to? No ja na to nie, proszę przeczytać dalej, co odpowiedział pan Piechociński. No tak, ale to nie pana Piechocińskiego zapraszano na kawę. No ja się boję, bo jak pan Sebastian Mila, jak pan Rzeźniczak, piłkarze, pan Sebastian Mila, nie wiem, czy on teraz nie jest z ekipą w Soczi, bo nie, na nie, jego Twitterze. W studiu, a może i w Soczi. Nie, nie, w Soczi tak. Widziałam, bo to on godziny podaje, za chwilę wyjeżdżamy i tak dalej. Tak, tak. Więc na pewno nie podobał im się mój tweet i takie propozycje, to ja tu się po prostu już boję. No. No myślę, że to jednak są, to są dżentelmeni, w przeciwieństwie do jednego pana, który postanowił błysnąć, zresztą ten pan często postanawia błysnąć na Twitterze właśnie, z tym, że musiałem dostać dodatkowe urządzenie, ponieważ mnie się ten pan nie wyświetla. Zgadnijcie państwo dlaczego, bo mam po prostu tak zwanego bana, ale dostałem tu wspomagające urządzenie, na którym ten pan się jeszcze wyświetla. I tutaj pan Janusz Piechociński na ochotnika włączył się z takim dosyć, no, no co to dużo mówić, takim wojskowym poczuciem humoru, z takim, no, takim norwanym elektronicznie od pługa poczuciem humoru. Prezesie, przypominam, że ma pan wspaniałą żonę i zjawy kobiet fascynujących lepiej nie napotykać na swojej drodze. No ten pan to chyba jakieś tam powinien porady matrymonialne. A co ja mu odpisałam? No, dojdziemy i do tego. No. Pani odpisała: przecież nie zrobiłam panu żadnej krzywdy. Sam pan się z Sejmu wyautował. Oczywiście. Znaczy pani wpisała jakoś wyautował. No ale no, to po prostu, to właśnie pani mówi o tej... Na Twitterze nie można poprawić. No, no tak, nie? Tak, ja wiem, mam ten sam ból czasami, tak jak już o tym rozmawialiśmy. Także no, życie na Twitterze towarzyskie kwitnie. Widzę, że pani rzeczywiście tu, jeśli chodzi o mundial, jest bardzo aktywna. No i pani, no, ale w tym dwa wpisy, nie ale więcej. Bardzo akurat bardzo dobrze. No. I ma pani odzew od samego pana prezesa, no to chyba to jest powód nawet do dumy, czy nie? Ja wiem, ja nie wiem, pan prezes chyba, nie wiem, jakoś, no ja, i taka ekipa jest, mi się wydaje, że pan prezes też się poda do dymisji w tej sytuacji. Więc, no nie wiem, nie? Na przykład, no jednak odsunąć pana prezesa Lato nie było łatwo. Nie muszę było przyznać, łatwo. Że to pamiętam, jak kiedyś życzenia składał, to gdzieś w internecie jest, co czytał z kartki. O, życzenia matko. Świąteczne, to było naprawdę hit internetu, to było kiedyś. No, no ale, no... To trudno mi powiedzieć, no, na czym to wszystko polega, wie pani, no, ta piłka nożna to są duże interesy. Jak ja patrzę na skład naszej reprezentacji i to jest takie czasem zdziwienie, no grają zawodnicy, którzy gdzieś tam siedzą na ławce i mało grają w tych klubach zagranicznych. No ale oni jak siedzą na ławce, to może będą do sprzedania, prawda? No więc tak. Jak zagrają w reprezentacji narodowej, to może w tych interesach to trochę pomóc. Ja tutaj nie chcę rzucać jakichś takich dalece idących insynuacji, ale mam takie czasem podejrzenia, że być może te powołania też chodzą takimi drogami troszeczkę różnymi dla nas. To no właśnie dla nas jest niejasne. My byśmy chcieli tylko goli. No. Goli nie ma. No, no tak, no, ale no, piłka nożna będzie trwała dalej. No. Występowaliśmy na mistrzostwach w tym wieku już dwukrotnie nie wyszliśmy z grupy, dwukrotnie było nam przykro. Boże. Do trzech razy sztuka, jak się okazuje. Ale z drugiej strony tak mam takie pytanie, znaczy pytanie, może też taką obserwację, że rządowi to też nie pomoże. No.
Ja nie wiem, że oczywiście opozycja nie odpuści tego tematu i oczywiście przy cokolwiek źle dzieje się w Polsce albo dzieje się w jakiejś wsi albo w zespole jakimś, to przypisuje się prezesowi Kaczyńskiemu osobiście. Już napisali, że to wina Kaczyńskiego, ale na to nie mamy wpływu. No przecież ludzie widzą, że to nie wina Kaczyńskiego. Prezes nie jest trenerem ekipy, nie ma nic wspólnego, nawet nie jest prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i nie ma nic, no ale oni rytualnie przypiszą wszystko. Sukcesy im. Ja bym tutaj nawet tego nie stawiał w takiej sytuacji, że opozycja, no bo opozycja to wiadomo, nie, ale opozycja. Tak się składa, że opozycja. Normalni ludzie, no tacy jak my. Oczywiście pewnie tu się posypią tam różne tam komentarze, a co normalni, no. Ale w każdym razie, no tak, z mojego punktu widzenia normalni ludzie tacy jak my, no to jednak też odczuwają to, prawda? I społeczeństwo też to odczuwa. Ci nasi wspaniali kibice, którzy pojechali tam, to też kosztowało. Ja teraz gdzieś wyczytałem w internecie, na Twitterze oczywiście, że jeden z kibiców wziął jakieś głośniki takie samo przenośne, włączył na całą noc YouTube'a, zabawa była, tam puszczał te teledyski, tylko nie zmienił karty SIM z polskiej na rosyjską i przyszedł mu rachunek 19 tysięcy. No. Że to robi wrażenie. No ale ci nasi kibice, zresztą z innych krajów też kibice tam starają się te swoje drużyny wspomagać, ale ci nasi kibice są naprawdę takimi wiernymi kibicami. Ostatecznie mieli tę piosenkę Polacy nic się nie stało, prawda? Jakoś teraz ona nie wybrzmiewa, bo jednak chyba się jednak trochę się stało. No i tutaj jest tak, że ta piłka nożna oddziaływuje na nastroje społeczne. Dlaczego epokę Gierka się tak wspomina wspaniale? No przecież tam też aż takiego dobrobytu za tego Gierka nie było. No, to, że się pojawiła Coca-Cola, Marlboro, Berliety. Samochodziki. Małe Fiaty, potem duże Fiaty. No coś tam się niby działo. Ale przede wszystkim to była też taka epoka słoneczna, sam ją tak odbieram, ze względu właśnie na sukcesy sportowe. Bo przecież wtedy piłkarze, no to w Monachium złoto, w Niemczech w 74 to było srebro. Kazimierz Górski. No Kazimierz Górski, no ale poza tym jeszcze byli kolarze, przecież to czasy Szurkowskiego, lekka atletyka, to czasy Ireny Szewińskiej, złoty medal Jacka Pszczoły, no, zresztą na igrzyskach, no to jeszcze i pięcioboiści mieli sukcesy, no bo tych sukcesów pełno, siatkarze też odnosili sukcesy, piłkarze ręczni byli w Montrealu bodajże na piątym miejscu. Ale mi się wydaje, że wie pan, nie było wtedy tak sportu zawodowego. Wszyscy wiemy, że oni nie pracowali, tylko na etatach byli w różnych miejscach pracy i tak dalej. Tam takie różne były. Albo mieli stopnie wojskowe. Albo stopnie mieli wojskowe. Natomiast teraz wszystko jest tak bardzo skomercjalizowane i jakoś to troszkę. Ale w każdym razie no, ta euforia jakoś tam była, wpływała. I właśnie chcę tutaj przejść do tego, że w sumie ta epoka Gierka, to ona nie była taka milusińska, bo dzisiaj mamy rocznicę wydarzeń czerwcowych z Radomia z 76 roku, gdzie rzeczywiście no, klasa robotnicza, która wystąpiła przeciwko podwyżkom, które ogłosił pan Jaroszewicz akurat 24 czerwca w imieniny Jana, nie wiem, czy to specjalnie było zrobione, czy przypadkowo, bo to akurat ludzie wtedy siedzieli w domach, biesiadowali. Telewizor zawsze był włączony, bo to był obowiązek, prawda, żeby telewizor grał. Zresztą teraz chyba też są. Tak, teraz też są takie chyba zwyczaje, że to telewizor lepiej, żeby tam spokojnie sobie grał, prawda? A może coś pokażą. I potem były te wydarzenia, które były no okropne, bo jednak były te ścieżki zdrowia, tam bodajże około 1000 ludzi straciło pracę, były potem wilcze bilety, no i potem zresztą zaczął potem działać KOR. I też było zatrzymywanie na te 48 godzin tych różnych działaczy, tam wypuszczanie po 48 godzinach, wypuścili za chwilę, jeszcze raz zatrzymali na 48 godzin. I ta epoka Gierka, już ta druga część była, ja uważam, że były dwie epoki Gierka, właśnie ta epoka Gierka do czerwca 76 roku, która była takim fajnym Gierkiem, i potem już ta po 76 roku, kiedy ten Gierek był opresyjny. Natomiast na epoka może bardziej opresyjna, ale Gierek też, no bo przecież też musiał jakoś tam te decyzje podejmować, one same się nie podejmowały. A pani jak wspomina? Wie pani, ja wspominam, ponieważ czerwiec, 76 no. rok, czerwiec, dotyczył również Ursusa. Ja mieszkam w Ursusie i pamiętam, że w czerwcu właśnie 23, 4 miałam zdawać egzaminy sędziowskie. Musiałam do Warszawy dostać się i nie mogłam się dostać, dlatego że przyszłam pod zakłady, tam w Ursusie mówiono, że właśnie
wykolejono pociąg, pracownicy wyszli na tory, siedzieli na torach. Poszłam, rzeczywiście to był pociąg Warszawa-Berlin, był zestawiony, jakoś wykoleił się. Ja chodziłam tam między ludźmi, patrzyłam, na nich jeździł, latał helikopter, robił zdjęcia, filmował ludzi. Dużo bardzo zdesperowany. Ja pierwszy raz widziałam, bo dla mnie to było 76 rok, to było już, to było tuż po studiach. I tak się przyglądałam i bardzo to było bardzo dramatyczne, rozpaczliwe. A potem tylko dowiadywaliśmy się, że sąsiedzi jeden, drugi, przesłuchania, ktoś zatrzymany. Ja wiem, bo w Ursusie rzeczywiście również w ten sposób ta działalność przebiega. Potem była nawet jedna z silniejszych solidarności dzięki temu, że ta tradycja 76 roku również no, u nas trwała. Jest do dzisiaj pomnik stoi. Niestety zakładów mechanicznych Ursus nie ma, bo zostały w przedziwny sposób jakoś naprawdę rozprzedane, rozwalone i natychmiast rozprzedano tereny i teraz tam się buduje jakieś osiedle. Wszystko jest zrujnowane, zniszczone. Nawet nie ma muzeum. Było muzeum zakładów mechanicznych tych traktorów. No i jest obelisk tylko, na który tam od czasu do czasu ktoś przychodzi. Natomiast uważam, że to wszystko jakoś zostało zapomniane i właściwie raz po 2000, po 89 roku w zasadzie te tradycje jakoś tak bardzo zapominano, zakopywano. I w zasadzie ludzie, którzy wówczas naprawdę, tak jak pan mówi, w Radomiu, ale i w Ursusie, tracili pracę, no, przechodzili te ścieżki zdrowia, no, mają trochę poczucie krzywdy, dlatego że głównie dopieszczano potem w 81 roku tą opozycji tych weteranów 81 roku, a ten 76 roku oni jakoś tak mniej byli pamiętani. Teraz widzę te obchody, tak obchodzi się bardziej uroczyście i mówi się o tych ludziach, co uważam, że dobrze, ale dobrze byłoby, gdyby również mówiono o Ursusie, bo to się działo równolegle. No tak, no w Ursusie właśnie była taka legenda, że przyspawano pociąg do... Nie przyspawano pociąg, do może i przyspawano, jechać, ale no. Wiem, że on się wykoleił jakoś i to także... No ale ja pamiętam. Tam jeszcze, nie wiem, czy pani pamięta, taki sławetny spęd na Stadionie Dziesięciolecia, gdzie zwieziono ludzi z całej Polski. Ja nie wiem, gdzieś mnie tam też gdzieś, ja chyba byłem wtedy jeszcze, no nie, w szkole nie, na studiach byłem już wtedy. Też nas tam pchano, żeby, ale jakoś na tyle byłem rozsądny, żeby się w takie idiotyzmy nie dać gdzieś tam wciągnąć. I no i wtedy tam zebrano właśnie tam ze 100 tysięcy, tak, ze 100 tysięcy różnych ludzi. I właśnie tam też właśnie krzyczano, że tym Warchołom... Warchołom z Ursusa i z Radomia, tak. Tak, i z Radomia właśnie, że tutaj nasze tam dorobotnicze nie i takie było. No po prostu już ta epoka tak sięgała najgorszego takiego właśnie odium, które gdzieś tam działało na ludzi, że to napuszczanie jednych na drugich, poza tym te ścieżki zdrowia, no to pewnie każdy wie, ale może młodsi widzowie nie wiedzą, no to, że to było przepuszczanie przez szeregi z pałkami, no, przez kordon zomowców z pałami, którzy okładali pałkami, tak, no, na oślep. No tak, którzy bili tych ludzi niemiłosiernie i to po prostu... I to była właśnie ta władza ludowa, no, która właśnie tak niby ta władza robotnicza, tak jak zresztą potem się... Ale cały czas nawet nie mogę, właśnie jak mi się wydaje, że nie mogę zrozumieć, dlaczego przy takich doświadczeniach Ursusa i Radomia chyba też, jakoś tak, mimo że starano się zapomnieć właśnie 76 rok, to nie mogę zrozumieć, dlaczego na przykład u mnie w Ursusie Platforma wygrywa na przykład. W Radomiu też, zdaje się, prezydent jest, nie wiem, czy on jest... Teraz nie wiem, ale chyba, ale nie jest z PiS-u w każdym razie, bo był z PiS-u. I te tradycje jakoś tak potrafią. Skasowali zakłady, to właściwie tutaj nie ma takich, właściwie tak, sypialnie zrobili z tego Ursusa, taką drogą podwarszawską. Jakoś to wszystko ginie i tego. Ale pamiętam, że bardzo tu współczuliśmy, pomagało się tym sąsiadom, pracownikom, robotnikom różnym, to... Tak, no dobrze, że się przypomina i nadaje pewną rangę również Radomiowi i Ursusowi. No tak, dobrze, ale to jest tak, że w sumie no nikt za to nie poniósł tak konkretnie odpowiedzialności. To jest dla mnie też bardzo jakieś takie przykre. Teraz też się słyszy o tym, że były palone jakieś dokumenty w wojsku i to jeszcze także w archiwach wojskowych, tak trochę na skrót powiedziałem. No ale to wie pani, ja to nawet napisałem taki artykuł, że to palenie to nie jest jakąś sensacją, bo ono trwa od początku tego systemu, prawda? Poza tym, no, mnie się nie chce wierzyć, żeby te najważniejsze rzeczy były palone. Mi
mimo wszystko uważam, że ktoś się pilnuje, wydaje, że takie to najważniejsze to się chowa, tego nikt nie robi, to są po prostu listy gwarancyjne, są żelazne, i my tutaj dzięki oczywiście temu możemy dalej funkcjonować i ten, ale ja jestem zdumiona, jak to jest, znaczy, czy to znaczy, że właściwie nie można mieć do tych instytucji wojskowych zaufania i trzeba było dowoźnie i włącznie trzeba było wszystkich wymieść, bo tam ktoś był, bo przecież do archiwów nie wchodzi osoba z ulicy, tylko osoby, które tam pracują. No ale mnie na przykład bardzo też zdziwiło, że w IPN-ie ogłoszono, że znaleziono 12 tysięcy mikrofilmów, które gdzieś tam nagle się ujawniły. No IPN ma 20 lat, został powołany w 98 roku, to przez 20 lat nikt nie zauważył 12 tysięcy mikrofilmów, poza tym to jest też tak, ale wie pan, mnie jeszcze dziwi to mikrofilmy, ale jak można spalić ogromne ilości dokumentów, gdzie, jak, nikt tego nie widział? Nie, no to palono, przecież nawet był taki film Psy, gdzie było pokazane, co pan pali, to i tak takie nie, no dobrze, dialogi. No dobrze, nie, ale jak w 2009 roku, wie pan, no to jednak to nie, tak nie, no to nie musiano można palić, no to musiało, zniszczone, ale też no tak, no ale nikt tego nie widział, pracownicy, kto tam pracuje, kto, ja wiem, IPN prowadzi śledztwo teraz, ten prokuratorski, ale to wszystko, to znaczy, że to cały czas się dookoła gdzieś tutaj dzieje podskórnie, my sprawujemy, my no tak nazwę, patriotyczne środowiska, które w 2015 roku odzyskały, można powiedzieć, stery władzy, ale tu pod ziemią, czyli można powiedzieć w tym drugim poziomie niżej, to ciągle niszczenie Polski się odbywa, no tutaj nam się tak wydaje, ale przecież zobaczmy, gdzie w największych miastach rządzą takie antypolskie środowiska, no PO, która stara się tutaj szkodzić Polsce, gdzie tylko można. Teraz się zorientowali, że tutaj nie przelewki, że rzeczywiście prowadzone są przez prokuraturę postępowania śledztwa i takie zacieranie śladów. Ja wcale mi się wydaje, że to może trwać również w tym momencie. Tego się po prostu nie da się fizycznie upilnować osób, które siedziały tam, pewnie pracują tam jeszcze osoby, które od lat pracowały. Nie wymieniono tak do głębi wszystkich, tylko kierowników, no pewnie szefów, tak, i tak dalej. No tak, ale wie pani, jakoś tak byłem spokojny, że jak te mikrofilmy, bo one chyba nie wszystkie zostały dopuszczone, chyba tam 5 tysięcy zostało dopuszczonych, byłem spokojny, że tam nie będzie żadnej sensacji. No. Tak samo jak był zbiór zastrzeżony, prawda? I ten zbiór zastrzeżony, no rok temu, bo to w czerwcu, niby tam... No trochę zostało jeszcze, no, prawda, tam tych, no, ale, no dobrze, zastrzeżonych, ale był zbiór zastrzeżony i z tego zbioru zastrzeżonego nie ma naprawdę żadnych rewolucyjnych papierów, które by ktoś znalazł. Ale cały został upubliczniony. No właśnie, chyba nie, tam właśnie nie cały, właśnie chyba tak został upubliczniony. Miał być sensację i w zasadzie sensacji nie było. I właśnie no, nie bardzo wiadomo, dlaczego on był zastrzeżony, ten cały zbiór. Właśnie o tym mówię. No a propos sensacji, to w ramach sensacji, proszę państwa, reklamy.